I co, już kręcicie? Tak, ja robię tutaj takie z tyłu ujęcie. No dobrze, to ja tam migam trochę. O, to ładne, tak. Tym razem nie na krańcu świata, tylko w Polsce. Jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny dom. A w nim mieszka jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna kobieta. Elżbieta, nasza duchowa podnieta. Czyli kto? Dziennikarka, filmowiec, fotografik, historyk sztuki. Elżbieta Dzikowska, 18 lat, to ja. Dzień dobry. Kogo ja widzę? Martyno, kochana. Witaj w domu. Witaj, witaj. Mamunia, moja kochana podróżnicza mamunia. Tyle razy byłam w tym domu i za każdym razem, nawet jak staję w przedpokoju, słuchajcie, no, to mi odbiera no, mowę. No. Podróżuję z ciekawości. Jestem ciekawa, jak wygląda świat, jak wyglądają inne cywilizacje, tradycja, inni ludzie. I uczą mnie szacunku dla tych innych cywilizacji. To jest Mali. Z Mali, to są maski dogonów. Ta i ta, tak. A ta to jest Sri Lanka, prawda? Wenecja sama się rzuca w oczy. I jest Polska. Ta żółta maska to jest z Polski. To dziecko w Zamościu zrobiło i mi ofiarowało. Tak. Chodźmy dalej, chodź, jedna chodź, chodź. Rzecz to mieć te wszystkie maski, chodź, przywieźć, a druga rzecz to potem pamiętać, która jest skąd. Chodź, chodź, chodź. Basia Szubińska, Marek Jaromski, moi przyjaciele, tak. Zapraszam do jadalni i Jaś Dobkowski, mój też wielki przyjaciel. Właśnie, bo to nie, wielki jest, to nie jest tak, że wiszą tylko obrazy, tylko tak, tu sztuka powstaje również na meblach. Tak. Artyści przyjeżdżają i na każdym skrawku ściany, framugi, drzwi, nawet na meblach kuchennych, no, wszędzie są dzieła sztuki. Ja z tym żyję na co dzień.